W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do niej i powiedział: raduj się, łaski pełna, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej: nie bój się, Maryjo, bo Bóg cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwo nie będzie miało końca. Wtedy Maryja zapytała anioła: jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i osłoni cię moc Najwyższego. Dlatego święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto twoja krewna Elżbieta, pomimo starości, poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. A Maryja tak odpowiedziała: jestem służebnicą Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Nasze życie rodzinne odbywa się od momentu, kiedy wchodzimy do naszego domu. I dobrze by było popatrzeć na te osoby, które są w domu, właśnie w takim kluczu, jaki zaproponował dzisiaj anioł Gabriel, archanioł Gabriel, zwracając się do Matki Najświętszej. Powiedział: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. To pierwsza część tej triady. Druga: nie bój się. Trzecia: zostaniesz napełniona Duchem Świętym. Może dobrze byłoby, kiedy widzimy naszych najbliższych, po jakimś czasie niewidzenia się, może dobrze byłoby pomyśleć, że oto twoje dzieci, twoja żona i twój mąż są tymi, z którymi jest Pan Bóg, z tymi, którzy mają serce gotowe do miłości. Być może w ich sercach kryje się jakiś lęk i trzeba na ten temat porozmawiać. Nie można jedynie myśleć o sobie. I po trzecie, trzeba jak najwięcej przyzywać Ducha Świętego nad naszymi najbliższymi, ponieważ to oni potrzebują właśnie daru męstwa. To oni potrzebują często daru roztropności.